doświadczenia jakieś, no jakaś studeczka czy coś. Nie podobało nas w kraju, to zawsze nie podoba, nie, mnie nie podoba, podoba porządnie ludzie, ale... Pan dwie rączki, dwie nóżki. Tak, oczywiście, oczywiście. Zawsze śmiało się przyrazą siły. Ja nie, rozumiem. Takie jest u nas prawo. Ja mam prawo wolności chodzić po ulicy. Pan jest obywatelem Ukrainy, pan się tego prawa stosować. I co? I co jest za tego? I co to jest za prawo Ukrainy? To co, ja mam prawo chodzić? Zatrzymali mój samochód, mówią, co ten, ja mam siedzieć w samochodzie, ja chociaż nie prowadził. Ma prawo wolności chyba chodzić, ale zostawiają mnie siedzieć w samochodzie. Mówi, jeżeli będzie siadał, to coś będzie mnie tam polecał, jeszcze coś. No i tak. Zabrali u mnie dokumentację moje, coś tam patrzę w kartę pobytu i już nie udaje pół godziny, nie znam czego, ja ogólnie nie prowadzę. Mówi, co tam, ja mam zakaz, jeszcze coś, co jego to interesuje? Wykroczenia, proszę pana, może pan być wylegitymowany. Więc wie pan, ja nie mam obowiązku, powiedzmy, bo ja mam prawo wolności wyjść z samochodu, bo ja nic nie zrobię. Ma pan prawo, ale pan mnie nie powiedzieć, co ma siedzieć. Pan osobą legitymowaną i powinien pan wykonywać moje polecenia. Nie, ale nie wykonuje. Ale ja chcę na powietrze sobie, że powiedzie mi nie trudno. Pan sobie szybę. No a ja chciałbym wieść, moje nogi bolą siedzieć. Pan siedział, bo pan osobą niebezpieczną. A mnie nogi boleli siedzieć. Pan, a pan mnie zostawił, ja mógł pan tu siedzieć. Co, nie ma prawa wolności, czy co? Czy ja mam robić to, co pan chce? No to niech pan pyta pana. No, facet nie ma zębów. Powiedzmy, za co stawić, a one walią takie pieniądze. Jak popełniacie wykroczenia, no, to tak trzeba. Wykroczenia, pojechali, tutaj są drogę zmienili strasznie. No to więc, no jest różne policjanty. Jest, co wypisze stówy normalnie, a jest takie, co... Mogę wypisać 5000, jak pan chce. No, to ja nie znam, słuchaj, wie pan co. Słucham pana decyzji. Możemy jeszcze sądzić, nie powiem tak. Wtedy pan kiedy decyduje, że jest sąd, tak? No to pan rozmawia z kolegą. Jak chodzę, bo podawaj do sądu ich i sudzie wie, co też będzie, nie? Może wie, co też będzie, bo coś. Chodź, płaty. Kiedy pan mnie uda moje karty pobytu? Pan sprawdzi dokumentację, czego nie przekazuje dokumenty? Jeżeli skończę interwencję, to panu oddam. No to chętnie czeka, bo mam też swoje sprawy. Co kolega zrobi. A, to kolega nie ma do mojej karty pobytu. Co on ma do tego? Żeby się troszeczkę uspokoił. Ja? I tak, pracuje policja. Nie mam, ja nic nie zrobił i ma siedzieć w samochodzie, bo on tak chce. Tak, daję panu takie polecenie. A ja nie mam prawa wyjść. Ma pan jakiś problem z tym? No ja zapłacimy, bo ja sprawdzę wszystko, więc mam adwokata, no mam wszystko. Artykuł 65. Tak? Na podstawie czego? Kodeksu wykroczeń, proszę. Jaki? Ja co wykroczył? No to pan sobie pisze w Google. A co ja wykroczył? Że pan nie wykonuje naszych poleceń. Ale to co to? Ja nie rozumiem. Takie jest u nas prawo. Takie jest u nas prawo. Ja mam prawo wolności chodzić po ulicy. Pan jest obywatelem Ukrainy, pan się powinien tego prawa stosować. I co? Co jest tego? I co? Co jest obywatelem Ukrainy? To co, nie ma prawa tu wchodzić? Ja to legalnie. Ja wiem, że pan. No, no to co? No i jest pan u nas w kraju, więc powinien pan wykonywać nasze polecenia. A prawda? Jakie polecenia? To co pan ma mi mówić, gdzie ja mam siedzieć, gdzie mam chodzić? Tak. Nie, jestem wolnym człowiekiem. Ja piszę w Google, co to znaczy artykuł 65 kodeksu. Ja jestem wolnym człowiekiem, więc no wie pan. No. No to na jakiej podstawie ja mam. Co? Co że za ty będę miesiąc pracować na ciebie? Ma pan kartę kredytową? Może w banku wypłacić? Nie wiem. Kolega może pożyczy. Szef. Na chodź, gdzie znimaj. A gdzie znimaj? Dobrze, się platomady, gdzie znam, gdzie. Bankomat? Ma pan kartę bankomatową? Nie, wezmę. Ma pan czy nie? Zarabimy. Kolega ma? Tak. To podejdziemy do radiowozu, pan koledze kartę, wypłacimy i państwo panowie sobie wrócicie. No jak, ja nie mogę wejść z samochodu, pan nie. No wtedy pan podejdzie ze mną do radiowozu i pojedzie pan ze mną. Z panem? Nie, z panem nie chce się nigdy jechać. Nie miło z takimi ludźmi siedzieć w samochodzie. To nie jest koncert życzeń, proszę pana, co pan sobie życzy, no. Tak? Jakieś, jakaś stóreczka czy coś. Nie podobało nas w kraju, to zawsze. Nie, mnie nie podoba porządnie ludzie, ale... Pan dwie rączki, dwie nóżki. Tak, oczywiście, zawsze śmiało się przyrazą siły. No, tak. No to...
A na razie jest pan u nas w kraju i powinien pan wykonać nasze polecenia. Tak, i stosować się do naszych przepisów. No i tak, o co mówił, no i jedni policjanty są porządne, tak. No chłopaki jakieś tam pouczenie, czy jakieś stuki, czy coś, no bywa różnie, nie? Jak pan tu ze mną dyskutuje? No jak dyskutuje, no jak pan przyszedł do mnie i cwań koła, no to co pan chciał? Jeszcze raz? Jak pan przyszedł do mnie i cwań koła, to co pan chciał? A to pan cwaniakuje, nie? Nie, ja nie cwań koła od początku, nie? No normalnie rozmawialiśmy, to...